Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję chyba najnowszych słuchawek w ofercie Gigabyte'a. Jest to model ten, który mam na sobie, czyli Force H3X. Pamiętacie, jakiś czas temu były też bardzo podobne słuchaweczki, z tym, że bezprzewodowe. Tutaj mamy model przewodowy z mikrofonem na mini jackach z dwoma wtykami. Zobaczycie sobie dokładnie w tej prezentacji, potem przejdziemy do wrażeń dźwiękowych i podsumujemy sobie całość recenzji. A jeśli ciekawi Was cena tych słuchawek, sprawdźcie ją sobie w opisie filmu i także tego poprzedniego modelu bezprzewodowego. Tak więc zapraszam Was do oglądania. A więc przed nami słuchawki Gigabyte Force H3X. Jak widzicie, konstrukcja dość duża. Zaczniemy może sobie od przewodu. Przewód w tych słuchawkach to aż 2 metry. Jeśli chcemy spiąć nadmiar, to mamy taki rzepik. Przewód zakończony jest dwoma mini jackami o takich dość charakterystycznych wtykach. Wtyki pozłatane, zielony i różowy, czyli słuchawki, mikrofon. Oznaczenia też są, jak widzicie, więc nie można się pomylić. 2 metry, więc bardzo fajnie. Tutaj tak około 40 cm od końcówek jest rozgałęzienie. Przewód fajny, ponieważ płaski, nie plączący się. I na przewodzie coś jeszcze. Dość masywny kontroler z klipsem, wykonany częściowo z metalu, częściowo z plastiku. Logo Gigabyte'a, włącznik, wyłącznik mikrofonu oraz regulacja głośności w formie suwaka. Działająca dość fajnie, dość precyzyjnie, można sobie wyregulować. Natomiast powiem Wam tak, że generalnie ściszamy od maksimum do połowy i mamy już duże wyciszenie, a potem już prawie, że nic się nie dzieje. Dlatego główna część regulacji występuje w tej tutaj pierwszej połowie. Natomiast ten pilot mimo wszystko sprawdza się ok. No i same słuchawki, zobaczcie. Konstrukcja dość masywna, ważąca 310 gram. Tyle podaje producent, na wadze wyszło mi nawet 320. Natomiast słuchawki na tyle wygodne, że po prostu tego nie czuć. No i cóż, po kolei. Paląg górny. Jak widzicie, tutaj jest węższy, tu się robi szerszy. I już widać to, że paląg jest elastyczny. Więc bardzo dobrze. Przy okazji jest też wytrzymały. Mamy tutaj mięciutką, naprawdę mięciutką poduchę, obszytą materiałem, jak widzicie. Następnie mamy przeguby. Słuchawki możemy sobie złożyć w ten sposób. Prowadnice, no niestety plastikowe, ale maksymalnie rozciągają się aż tak. Tak więc słuchawki będą pasowały na każdego gracza. Jeśli je sobie zmniejszymy maksymalnie, powinny też pasować na młodszych graczy, ale nie gwarantuję tego, ponieważ sam headset sobie jest dość duży. No a później zaczynają się już troszeczkę schody, ponieważ mamy bardzo ładne obudowy przetworników, naprawdę świetnie wyglądające. Tutaj czerń, tutaj taki kolor stalowy. Udaje to wszystko metal i wygląda świetnie, fajnie się błyszczy. No niestety też łapie odciski palców i brud, dlatego też w komplecie mamy taką ściereczkę zapewne. I przypomnę Wam też, że Gigabyte daje taki dość fajny pokrowiec materiałowy do tych słuchawek. Dobra, więc te obudowy wyglądają super, natomiast w utrzymaniu praktycznie nie są. Jeśli będziemy tutaj dotykać, to szybko pobrudzimy, chyba że jakoś będziemy sobie chwytać w ten sposób. No i kabelek jest na stałe, wychodzi z lewej muszli. Tutaj zabezpieczony taką gumową wypustką, więc to poprawia pewnie trzymanie. I mamy mikrofon chowany, dyskretny, bo go prawie nie widać. Testu mikrofonu sobie posłuchacie za chwilę też. Mikrofon elastyczny możemy sobie dogiąć. Jeśli chodzi o parametry tych słuchawek przy okazji, to mamy tutaj 50 mm przetworniki, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, oporność 32 Ohm, czyli takie standardowe, często spotykane parametry, i pasmo nagrywania mikrofonu od 100 Hz do 10 kHz. Więc w sumie dość wąskie. Czułość słuchawek to jakieś 118 dB, natomiast mikrofonu minus 44. I moi drodzy, rzecz bardzo ważna dla mnie, czyli same te wnętrza. Powiem Wam, kształt jest taki ciekawy, wnętrza na tyle duże, że moje uszy mieściły się do środka bez problemu, zobaczcie. No i jeśli chodzi o wypełnienie, to jest mega miękkie, jest go naprawdę dużo.
Tak więc ta część słuchawek zapewnia świetny komfort. Zresztą góra też jest mięciutka, jak powiedziałem, więc z każdej strony mamy po prostu wysoki poziom komfortu. Oprócz tego jest skórą, też przyjemna w dotyku, bardzo miękka, dlatego wrażenia są naprawdę fajne. Jak widzicie, te wnętrza nam się też tutaj troszeczkę ruszają, dostosowują. Tak więc do kształtu uszu na pewno je sobie dopasujemy i odpowiednio wyregulujemy. No dobrze, moi drodzy, pora na test mikrofonu tych słuchawek. Powiem Wam, że w tym momencie już podbicie mam na plus 30 dB, czyli naprawdę dużo, natomiast dźwięk chyba nie będzie zbyt głośny. Rozpoczynam już w tej chwili nagrywanie. No dobrze, i w tej chwili możecie już posłuchać mikrofonu tych słuchawek Gigabyte Force H3X. Jak się sprawdza, możecie posłuchać. Ja odsłuchiwałem wcześniej i niestety są jakieś szumy w tle i dźwięk generalnie nagrywa się niestety cicho. Nie jest też najlepszej jakości, ale oczywiście ocencie sami. No dobrze, myślę, że w tej chwili wystarczy już testu mikrofonu. Przechodzimy do dalszej części recenzji. No i dobrze, moi drodzy, obszerną prezentację mamy za sobą, większa część recenzji za nami. Teraz pora na równie obszerne podsumowanie. Przede wszystkim zacznijmy od jakości wykonania. Moim zdaniem słuchawki wykonane są bardzo fajnie, są przede wszystkim bardzo, bardzo wygodne. Uszy mieszczą się całe do środka. Słuchawki dopasowują się do głowy, do użytkownika bardzo dobrze, około 310-320 gram. To nie odczuwamy jakoś tego ciężaru na głowie, jest naprawdę bardzo fajnie. Słuchawki też wydają się być wytrzymałe, dlatego mamy opcję złożenia ich. Jedyne, do czego ja bym się osobiście przyczepił, to te obudowy z błyszczącego plastiku, które fajnie może i wyglądają, natomiast się brudzą. Mikrofon. No tutaj słyszeliście, że rewelacji nie ma. Po prostu jest, może służyć do komunikacji w grach, chociażby w Counter-Strike'u, natomiast myślę, że do niczego więcej i bym określił go jako zupełnie taki podstawowy, po prostu bez rewelacji. Natomiast jeśli chodzi o sam dźwięk, to generalnie słuchawki sprawdzają się dobrze w roli słuchawek uniwersalnych. Da się w nich posłuchać muzyki tak z telefonu, jak i innego urządzenia mobilnego i ta muzyka brzmi całkiem nieźle. Mamy troszkę dominacji środkowych pasm, tak więc przeciętnie nadają się do muzyki takiej poważniejszej, czyli klasyka, muzyka elektro. Natomiast bardzo dobrze sprawdzają się w muzyce rozrywkowej, gdzie mamy fajny, ciepły bas, wyraźne wokale i generalnie szczegółowe utwory. Jak najbardziej miło się słucha tego typu muzyki na tych słuchawkach. No i gry. Powiem Wam, że w grach nie jest ani źle, nie jest też rewelacyjnie, ponieważ słuchawki zapewniają dobre, naprawdę niezłe pozycjonowanie dźwięków w grach. Możemy bez problemu rozróżnić kroki, wystrzały, z której strony co nadchodzi. Natomiast są słuchawki, które robią to lepiej. Oczywiście też mówimy o słuchawkach z innego pułapu cenowego często. Natomiast w tej cenie myślę, że to pozycjonowanie i ta szczegółowość dźwięku w grach jest naprawdę przyzwoita. Jak najbardziej grając w tych słuchawkach, myślę, że będziecie z efektów zadowoleni. Tak więc podsumowując, słuchawki Gigabyte Force H3X, moim zdaniem to konstrukcja w miarę udana, szczególnie w tej cenie. Ponieważ jak sobie sprawdzicie w linkach pod filmem, można je kupić nawet za około 200 zł, więc cena myślę, że dobra. Nie jest to jakaś cena wygórowana jak za porządne słuchawki przeznaczone do gier komputerowych i nie tylko. Dlatego moim zdaniem poza paroma drobnymi mankamentami to słuchawki naprawdę niezłe i za rozsądną kasę. Pamiętajcie jeszcze raz, jeśli chcecie sprawdzić sobie ceny, zobaczycie je w opisie filmu.
A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Facebooka, gdzie codziennie coś nowego. I zaglądajcie też na kanał, najlepiej przynajmniej raz dziennie, ponieważ nowych filmów nie brakuje. Pozdrawiam Was, cześć!